13 marca 2023 rok. Po śnieżycach, po różnych przygodach w Warszawie i okolicach ruszamy dalej przez osiedle. Jesteśmy na osiedlu Ruda. Chyba najniżej położonym osiedlu w Warszawie, bo to jest pradolina Wisły. Jest wyraźne obniżenie. Po blokach widać, że... Pokaż tutaj, na tym wyraźnie. Że piwnica jest na wysokości prawie pierwszego piętra. Głęboko zbetonowane są fundamenty, ponieważ no, grozi podtopieniem kiedyś, nigdy nie wiadomo. A bloki są 15-piętrowe. Wędrujemy od strony północnej, omadlamy Bielany, Żoliborz. Chcemy Las Bielański odwiedzić Ojców Kamedułów, najbardziej znany klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach. Nie tylko Bielany są znane z zabaw, karuzeli na Bielanach co niedziela, ale przede wszystkim z tego Ojców Kamedułów, później Ojców Marianów, u których między innymi młody Jaruzelski uczył się. Nawet matura się, świadectwo maturalne się zachowało z religii, nawet miał piątkę. No i z czego to, kto to nie wyrośnie z tych katolickich szkół? Różnie to bywa. Daj Panie Boże, żeby dobre ziarno przyniosło dobry owoc, dobre zboże. I my też chcemy być w rękach Pana Boga tym zasiewem na naszej glebie, na naszej ojczyźnie, na naszej ziemi. Idziemy w intencji pokoju, żeby ta Warszawa żyła w pokoju, żebyśmy tu wojny nie mieli. Ktoś nam pięknie powiedział, że pielgrzymka musi, żeby nie było wojny. Dopóki ona idzie, to granice są bezpieczne. Omodliliśmy dookoła granice, teraz na krzyż idziemy. Omadlamy dookoła Warszawę, bo zasługuje na karę. Tak jak w 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego spłynęła krwią, spłynęła ogniem, została właśnie zniszczona. Hania najwierniejsza. Czekamy na innych wszystkich. Tych pobożnych, ale tych tchórzli, znaczy nie chcę mówić, nie wyzywać, ale tych, którzy mają takie serce zajęcze. Dobrze by było, żeby troszkę nabrali hartu, bo to, co nas czeka, to no, będzie potrzeba dużo odwagi, ale to potrzeba Bożego Ducha, Bożego Powera. Króluj nam Chrystus. Zawsze i wszędzie. Pozdrawiam moją rodzinkę kochaną, moje dzieci, wnuki, siostry, braci, ich rodziny wszystkich i przyjaciół. I zapraszamy do pielgrzymowania w Warszawie. Tak, 13 marca, panie, jesteśmy na Wisłostradzie. Przed nami Wisła. Trzeba pokazać. Po drugiej stronie osiedle mieszkaniowe Tarchomin. Po lewej stronie jest most północny. Po prawej Żerań. Na wysokości tutaj Bielan, Lasu Bielańskiego. I tu jest Las Bielański. Wisłostrada. Proszę. Dziękuję. Omadlamy. Mówię, Warszawę dookoła. Pragniemy i prawostronną, i lewostronną Warszawę też omodlić. Króluj nam Chrystus. Zawsze i wszędzie. Zapraszamy w charakterze koni na pielgrzymkę, bo czasami jest pod górkę. Niech to będzie tak pochwalony to... Jezus Chrystus. Zapraszamy. Idziemy dookoła Polski. A tutaj już budynki seminarium duchownego. Teraz jest liceum Artytuskiego. Dobrze, koniec. Podejdzie bliżej do źródełka na Bielanach. Chodź. Źródełko. Tu była woda pitna. Jesteśmy na Bielanach przy nowym seminarium duchownym. Przynajmniej tak, takie było pierwotne przeznaczenie tych budynków. Wyższe Seminarium Metropolitarne Warszawskie.
idziemy dalej. Jesteśmy przy domu rekolekcyjno-formacyjnym, przy Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie na Bielanach. Dewajtis 3. Tutaj się kształcą, można powiedzieć, kadry naszego Kościoła Świętego. I daj Boże, żeby się formowali w kierunku prawa Bożego, żeby to prawo Boże wprowadzać. Pokaż ten budynek, bo to nie mnie trzeba pokazywać. Tu króla na tle. Tu przyszedł król ze swoim prawem. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Amen. Wędrujemy dalej dookoła, obchodzimy te nowoczesne budynki, ale chcemy dotrzeć do klasztoru. Widać te wieże tego starego kościoła, tego klasztoru ojców Kamedułów na Bielanach, najsłynniejszego. Jesteśmy przy Akademii Katolickiej w Warszawie, ATK słynne. Jeszcze przed Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To ta akademia kształciła no, nasze kadry, chociaż tam dużo ludzi było niewierzących, łącznie z wykładowcami. Nie wiem, jak teraz jest na UKSW, ale pewnie podobnie. Szukamy ludzi z wiarą. Niech Pan Jezus błogosławi. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwotne budynki, bo później przy Żubrowej i przy Wólczyńskiej tam się znajdą teraz wszystkie te miejsca, gdzie młodzież studiuje, te aule nowoczesne. A to stary budynek Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Też tutaj wykłady trwają. A przed nami piękna bryła, chyba nie wiem ile, ale kilkaset lat ma. Ma ten klasztor, ta świątynia. I tutaj jest między innymi Stanisław Staszic pochowany. Takie bardzo ciekawe to miejsce. I najważniejsze na Bielanach właściwie. Bielany później stały się słynne z tych zabaw tutaj w Lesie Bielańskim. Natomiast to, co naprawdę trzeba zobaczyć, to właśnie ten pokamedulski kościół. I poznać historię. Do osiołki, do króla. Jakie może by piękne. Nam pomogły, bo jakie żaden za przeproszeniem osiołek ludzki nie chce nam pomóc. To może czterokopytny nam pomoże. To pomożesz nam? Pomożesz? Króla dźwigać? Idzie do króla. Chodź do króla, chodź. Chodź do króla, chodź. Chodź do króla. Chodź do pani, chodź. Chodź. Chodź do mnie, chodź. I jeszcze drugi idzie. O, jakie śliczne. No, chodź do króla. Możemy pociągnąć. O. Pięknie. Co, mamy coś dla przywitać nich? Króla, przywitać. Mamy coś? Nie jest straszne. One pokazują, co potrafią. One pokazują, co potrafią. No, mamy to jest właśnie ta szopka. Pięknie. Przy kościele kamedulskim. To jest to niby dobre miejsce, ale. Słyszymy, jakie tu szopki odstawia ksiądz proboszcz. Między innymi śpiewają Czerwoną Kalinę. Banderowski hymn. Przy tej Czerwonej Kalinie wyrzynali na Wołyniu naszych bliskich. No. Oczywiście bandyci z powstańczej armii wyzwoleńczej, tak zwanej chodź. UPA. Chodź do mnie. Nie chcielibyśmy powtórzyć chodź. Historii. Chodź. A nie bój się, chodź. Chodź. No chodź. Powinniśmy coś znaleźć dla niego. Nie mamy. Mamy marchewkę? No mamy marchewkę. To idziemy do sklepu po marchewkę. Pięknie. No przydałyby się nam takie dwa osiołki do ciągnięcia wózka, co? Może pogadamy z księdzem, może nam odstąpi na tak. drogę. Wypożyczy. No, na drogę. No bo skoro nie ma ludzi. Ludzie nie chcą, to może osiołki nam pomogą. Dobrze. Dziękuję. Najświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Boże bądź miłości grzesznej duszy mojej. Boże bądź miłości grzesznej duszy mojej. Boże bądź miłości grzesznej duszy mojej. Jest to
klasztor Pukamedulski. Teraz pod kurie podlegające. Nie ma zakonników, jest ksiądz Rozdowicz, znany z różnych happeningowych występów nawet w czasie mszy świętej. W stanie wojennym, przypominam, to ten, który rozwalił telewizor siekierą, o którym Urban pisał, ale może chodziło o nagłośnienie. Nam potrzeba nie gwiazdorów, a uczniów Pana Jezusa, żeby nam pokazali, jak żyć. No i bardzo nam się nie podobało, jak z tej ambony ksiądz, tu widać tę ambonę, Haniu, pokaż, nie mnie, uczył tutaj wiernych, którzy przyszli na mszę świętej Czerwonej Kaliny i się bardzo cieszył z tego powodu. Nie wiem, jak można się cieszyć z hymnu. No szkoda, że jeszcze jakiegoś hitlerowskiego nie kazał uczyć hymnu. Heili Heilo na przykład. To wiadomo, kogo człowiek. Nie, ale chodzi, nie, przepraszam, nie oceniamy czyny, nie tak. Samego człowieka, tylko potrzebujemy informacji. Może uda nam się go spotkać. Idziemy. Chodź. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Pani, domki, które mają kilkaset lat, w nich pustelnicy Kameduli modlili się do naszego Pana Króla. A dzisiaj proszę, podejdź tu bliżej. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW Kani poprzez takie różne fundacje, organizacje, masoneria chce mieć wpływ na Kościół. To jest jeden z wielu takich przykładów. Te domki kiedyś służyły na chwałę Bożą, a teraz niekoniecznie mogą służyć. Wszystko zależnie od gospodarzy. Dlatego takie ważne jest, kogo mamy zarządzającego diecezją, jakiego mamy rektora, jakiego mamy dyrektora i tak dalej. Bardzo pięknie, prace konserwatorskie, bardzo fajne. Natomiast dla nas jest ważne, zobaczcie, to jest cały kompleks klasztorny. Widać jeszcze stary bruk, po tym bruku chodzili nasi zakonnicy. Nawet tutaj chyba król Kazimierz, Jan Kazimierz też tu się modlił. Sobieski, tutaj przybywali na Bielany modlić się, wyciszać. No, nasi królowie między innymi, hetmani. Nie wiem, czy tutaj nie był filmowany nawet Pan Wołodyjowski, jak wstąpił do klasztoru. No, tak mi się wydaje. A tam już takie koszmarki, to jest już budynki UKSW. No, takie zrobili, taki architekt nie potrafił dachówki odpowiedniej tamtych czasów. O, kot jest tylko autentyczny tam. Kotek! O, zobacz, flagi, zobacz. To jest ten dialog. No, podejdź bliżej. No widać jaki dialog. No, nic nie potrzeba tłumaczyć, bo widać. To ma być. I tu ten klasztor piękny. No i w ręk muszą być te obiekty zabytkowe, obiekty świątynie. W rękach gospodarzy, ale Polaków, tych, którzy i wierzących. To jest takie ważne. My będziemy się po piwnicach, po strychach gdzieś tam poniewierać, a oni będą na Polaka. Świątyniach. Ale nie, ale to my budowaliśmy, to przez setki lat wierni. I nie mają prawa tego ani sprzedać i komuś oddać. No to poświęcają dla tych, co mają pieniądze, dla masonerii na przykład. Są już nawet ekskluzywne domy rekolekcyjne dla bogatych, bo dla biednych nie ma. Chodź, samochodów nie musisz filmować. Wyłączaj. Remu, czyli miejsca klasztornego, pustelni. Herb Jana Kazimierza z tego co. Też trzeba pamiętać, że mieściło się to liceum przedwojenne, w którym między innymi Jaruzelski się uczył. Tutaj to liceum, czy też i gimnazjum też było, nie jestem do końca pewny, ale tutaj maturę robili różni ciekawi ludzie, dzieci zamożnych mieszczan albo dziedziców szlachty naszej polskiej. No i między innymi Jaruzelski, ale to wszystko do sprawdzenia, bo dokumenty jeszcze niegdzie zostały. Tu gdzieś jest grób naszego Stanisława Staszica, genialnego człowieka wielkiej pracy, tytanicznej pracy.
którego nienawidzą Żydzi, bo mówił jasno i na temat kwestii żydowskiej, jaką rolę pełnią w naszym społeczeństwie. Herb, tutaj herb. No chodź, to znaczy tak. Ślady. Gdzieś około XVI wieku herb rodowy. Możliwe, że właśnie nasza szlachta tutaj w jakiś sposób dawała swoją daninę na zasadzie ofiary za swoje grzechy. To też jest forma pokuty, żeby ci zakonnicy się za nich modlili, wspierali. Jak nie mogli sami odpokutować, to chociaż poprzez majątek, jaki mieli, to fundowali takie klasztory, takie domy modlitwy. Dobrze było, żeby to właśnie wróciło do pierwotnej formy i celu miejsca, bo po to jest to miejsce, żeby tu się modlić. Dotarliśmy do grobu wielkiego Polaka Stanisława Staszica, który urodził się w 1755 roku. I tu spoczął 20 stycznia 1826 roku. Wielki Polak, człowiek nauki, kultury. Ten, który między innymi nasze hutnictwo, nasze górnictwo rozwijał, ale naukę polską. Można powiedzieć, że polska nauka mu zawdzięcza tworzenie szkół. Między innymi założył Towarzystwo Rolnicze w Hrubieszowie, ale tu w Warszawie Polska Akademia Nauk, można powiedzieć, się wzięła dzięki niemu, między innymi. Miał jasno sprecyzowane poglądy narodowe, propolskie, ale jest bardzo znienawidzony przez Żydów. Możecie się dowiedzieć dlaczego. Przeczytajcie jego broszurę, gdzie opisał, jak szkodliwy to był element żydowski, właśnie talmudyczny, jak przeszkadzał w naszej niepodległości, odzyskaniu niepodległości. Bo przecież żył w okresie, gdy żyliśmy pod zaborami. On budował, a ci przeszkadzali, bankierzy, i no, przeżyli destrukcję, wysługiwali się naszym okupantom. On to wszystko opisuje. Także się dziwię, że go tutaj nie zniszczyli, bo miał jasne poglądy, krótko mówiąc. Nie owijał w bawełnę. Wielki naukowiec, wielki umysł, wielki przedstawiciel narodu polskiego. Stanisław Staszic, przypomnę. Wieczny odpoczynek. Ratunek, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Jesteśmy nad Wisłą, naszą kochaną królową rzek. Niestety tutaj po lewej stronie jest kolektor, między innymi słynna afera niedawno, jak pękły rury od tego kolektora, od tych ścieków, jakie było zakażenie. Ale to wszystko można opanować, jeśli jest dobra wola. Natomiast jak się celowo zatruwa wody, żywność, no to już jest szataństwo, z tym trzeba walczyć. Tego się trzeba bronić. Na tym jeszcze jest inna sprawa. Przyjrzyjmy się spółce Polskie Wody. Od kiedy to można sobie prywatyzować, czy w ogóle tworzyć spółkę nad czymś, co dostaliśmy od Pana Boga? Chore, no. Że może mam się pytać, czy mi wolno szklankę wody ze źródła się napić, wody, którą od Pana Boga dostałem. Może do zarządu pisać podanie Polskie Wody. Jakie Święte polskie? Słowa. Z tego co Święte wiemy, to są żydowskie wody, bo widzimy zarządy tych spółek, które przejmują nasz majątek, nasze bogactwa naturalne, nasze lasy, dobra. Wodę. Dobra. W oddali Żerań, elektrociepłownia Żerań. Nie wiem, czy jest jeszcze w polskich rękach, bo tak jak PGNiG na naszych oczach, można powiedzieć, rozkradli, bo Orlen przejął i akcję już puścił na rynek. Także kto chciał, to wykupił. A kto ma dzisiaj pieniądze? Polacy nie mają.
Pokaż naszą kochaną. Widać. Widać, także wszystko z Panem Jezusem widać. Dotarliśmy tutaj od strony Bielan. Dalej byliśmy na Młocinach wcześniej, a tu przed nami Las Bielański i chcemy do Ojców Kamedul. Tu zresztą między tymi drzewami widać już wieżę pokamedulskiego klasztoru. Chcemy tam dotrzeć pod górkę. 13 marca. Kochani, pielgrzymi wędrują tam, gdzie także mogą coś zjeść. Bar Mleczny, jeden z nielicznych w Warszawie, bo to polikwidowano Bary Mleczne, bo to komunistyczne było i trzeba było zniszczyć. Pokaż, jak za starych dobrych czasów. I teraz, co pielgrzymi jedzą? Tu jest szczawiowa z jajkiem. A u mnie jest zalewajka, kochani, zalewajka, czyli klasycznie. Króluj na pustę. Zawsze przed oknem. A za oknem jest nasz król. Dobry, dzień dobry. Tutaj nasz król. Deszczu, Bar Mleczny pokaż, jak za starych dobrych czasów. O to chodziło właśnie, żeby zrobić to. Gdzie byliśmy? Pyszne jedzonko. Mamy siły ciągnąć dalej w deszczu. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Mam radość, że jestem na ulicy Smoleńskiego, na Marymoncie. Z lewej strony Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A tu po prawej stronie szkoła, właściwie kilka szkół, bo było i szkoła podstawowa, i gimnazjum. Teraz to liceum sióstr. Od Najświętszego Imienia Jezus, siostry bezhabitowe, założycielem ojciec Honorat Koźmiński. Tu jest ich kaplica i klasztor. Tu pokaż, Tania. Tu pokaż. Tu jest kaplica, a tam siostrzyczki mieszkają. Niektóre staruszki. Tu między innymi moje... I tutaj przedszkole jest prowadzone przez siostry. Moje dzieci tutaj chodziły do tej szkoły. Do tej szkoły, do przedszkola. Byłem w Radzie Rodziców, bardzo dobrze wspominam te siostrzyczki. Niezmodernizowane. Chociaż musiałem klęcznik przywieźć do Komunii Świętej, bo już brakowało. Ale i tak bywa. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Amen. Przykład bohaterskiego księdza Zygmunta Truszyńskiego, pseudonim Alcazar, Marianin. To tam na górce był proboszczem. Tam na górce, panie. Tam, gdzie jest kościół Matki Bożej Królowej Polski. On był kapelanem zgrupowania Żywiciel II bodajże. Tutaj trwały walki, szpital powstańczy, ratowanie Żydów, wszystko tu było. I bohaterski właśnie ten ojciec Kruszyński, Alcazar, był takim światłem dla tych żołnierzy. On pokazał, że odwagę przede wszystkim, nie uciekał. On się nie chował jak szczur piwniczny, tak jak dowództwo powstania, a dzieci walczyły. On był z tymi dziećmi, które spowiadał na śmierć, błogosławił. Nakładał oleje, ostatnie namaszczenie. I takich nam potrzeba kapelanów. Pokaż kościółek. Jesteśmy w dawnej posiadłości, można powiedzieć, gdzie był pałac Marii Sobieskiej. Tę, którą sobie wziął, francuskę sobie wziął nasz król Jan III Sobieski. Tu dla niej wybudował pałac, stąd Marimont, Góra Marii. Stąd ten kościół jest na wzgórzu. Prawdopodobnie powstał kościół właśnie z tego pałacu. A tutaj był Instytut Rolniczy. Tam teraz jest jakiś Instytut Ochrony Środowiska. To są zabudowania gospodarcze jeszcze po Sobieskich. Podobno tutaj osiedlili się ci jeńcy wzięci pod Wiedniem, z bitwy pod Wiedniem. Właśnie ci Turcy, bo
byli inni, mieli inne rysy twarzy, azjatyckie. I tutaj podobno osiedli. Tu ich przyprowadził właśnie do pracy, do budowy choćby tej rezydencji na Górze Mali. Ojcowie Marianie tutaj między innymi prowadzą ośrodek, prowadzili przynajmniej dla trudnej młodzieży, dla dziewcząt, taki poprawczak. Tutaj czy to państwowy ośrodek, ale tutaj Marianie, no, nimi także się opiekowali, z tego co wiem. Opiekę duszpasterską prowadzili. Co więcej, to jest takie wzgórze, najwyższy punkt tutaj w kierunku Wisły. Punkt też obserwacyjny może. Też tutaj były baterie niemieckie, też ostrzeliwali Warszawę. No, tragiczne miejsca. I powstańcy, 44 rok. I równanie z ziemią tych domów. I krew się lała. I tak jak przed chwilą tam w parku Kaskada widzieliśmy miejsce rozstrzelania 40 co najmniej osób cywilnych. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Obrazek maryjny. March 3, 2023 rok. Jesteśmy w miejscu, gdzie w czasie powstania warszawskiego 14 września została rozstrzelana grupa około 40 osób, cywilów oczywiście, zbrodnia na ludności cywilnej. Przypomnę, że na kilkanaście tysięcy wojska niemieckiego tutaj praktycznie połowa to była z Ukrainy. To byli między innymi ci, którzy byli Wrona, Własowcy, to byli kryminaliści między innymi. Mordowali, gwałcili, palili właśnie w Warszawie. I to jest takie miejsce, jesteśmy w parku Kaskada na Marymoncie. I tutaj była taka słynna postawa kobiety, słynna, no nie wszyscy wiedzą o niej, Olga Przyłęcka. Ona błagała o litość o pozostałych w schronie. Nie prosiła o litość dla siebie, tylko dla tych, co się schronili, ludności cywilnej. I została rozstrzelana tutaj. Wieczny odpoczynek. Raz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Przez miłość wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Tak troszkę bliżej podejść, bo to są historyczny mur. Tutaj właśnie rozstrzeliwano tych ludzi. Mordowano. Warszawa się zmienia, ale są takie miejsca pamięci. W ogóle zaciera się miejsca historyczne, nie, o Polakach. Coraz mniej tej polskości jest w Warszawie. Zwróćcie uwagę, ile tych blokowisk, drapaczy chmur, dziadostwo takie, cywilizacja kultury pustyni. Kamień, beton, szkło, zimne wszystko. Natomiast u nas cegła była ciepła zawsze. Aż było przyjemnie się przytulić do cegły. A teraz co, do betonu się człowiek ma przytulić? I nawet nie wolno kominka mieć w domu, gdzie ogień, jasność tego ognia, światło ciepłe dawało nam jakąś równowagę psychiczną, bo nawiązywało do tego, co Pan Bóg stworzył, że to jest dobre, że to jest miłość. Te światełka też są oznaką miłości. To elektryczne nam teraz robią. Dziękuję bardzo. I jednorazówki wszystko. Kochani, tęsknimy za normalnym światem, za normalnym, czyli prawem Bożym, krótko mówiąc. Wszystko trzeba przemieniać. To ma być dla ludzi, a nie przeciwko ludziom. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Amen. Pokaż Panie, gdzie jesteśmy. Dookoła. Akademia Wychowania Fizycznego. No niestety Polacy nie rządzą, stąd takich patronów tutaj mamy. Człowiek, który nienawidził polską młodzież, bo między innymi
jak bolszewicy podchodzili do Warszawy i polska młodzież, między innymi akademicka, walczyła. Nawet ksiądz Ignacy Skorupka poszedł z krzyżem, pociągnął za sobą młodzież i był na pierwszej linii frontu. To ten pan Józef Ginet-Celman, prawdziwe nazwisko, Żyd, który mason, który uciekł wtedy do kochanki Dobobowej. No i niestety mamy takich patronów, ale modlimy się tutaj za tę młodzież, która studiuje. To są nasi przyszli trenerzy, między innymi wychowawcy wychowania fizycznego w szkołach, podstawówkach, nie tylko, w liceach. Dużo tutaj młodzieży, no wybitne jest, która trenuje, ale była przez 2 lata niszczona, między innymi. Próbowali wyszprycować tą naszą młodzież, najzdrowszą. I właśnie oni padali, bardzo dużo sportowców padło. To jest ciekawe. Przypominają się czasy polio, że właśnie ci, którzy zostali zaszczepieni na wojnę, młodzi ludzie padali. Setki tysięcy, jeśli nie wiem, nie znam dokładnych danych, ile padło na polio po I wojnie światowej, ale to ci zaszczepieni właśnie. Także kochani, nie dajmy sobie eksperymentować na ludziach, ale także na umysłach. Nie tylko na ciele, ale na umyśle. Oprócz mięśni musimy także trenować komórki mózgowe. Musi iść intelekt w parze. Dbałość o kulturę, o język, o wychowanie, o naszą tożsamość. To jest walka cały czas. Nie można tylko dbać o mięśnie, biegać po tych siłowniach i kult ciała uprawiać. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Amen. Główny plac Żoliborza, plac Wilsona, wcześniej Komuny Paryskiej. A w oddali widać wieżę kościoła świętego Stanisława Kostki. Tam najsłynniejszy teraz zasłynął ten kościół, że tam ksiądz Jerzy Popiełuszko głosił kazania, tam mieszkał i tam został pochowany na podwórzu, można powiedzieć, na tym miejscu, gdzie kiedyś cmentarze były. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Ale idziemy zawsze, Pania, najpierw pochodźcie Panu Jezusowi. No i zwróciliśmy uwagę, ale jeszcze jeden. Tak. Ani mdrzejszy. Tam raz. Panie Jezu, oddajemy Tobie nasze krzyże. Przepraszamy Cię za to, że narzekaliśmy często, marudziliśmy Ci, że za ciężko. Że nie damy rady. A Ty wiesz lepiej, co jest dla nas. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Twój krzyż był najcięższy ze wszystkich. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Niech będzie Twoja wola, nie moja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maria, Dominus tecum, benedicta tu pulierbus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, Prabis peccatoribus, mundo ignorum orbis nostri. Amen. Maria, gracia plena, Dominus tecum. Siema, Matyl.
cała ściana martyrologii narodu polskiego. Martyrologia Polaków 1939-45. Ja bym dołożył jeszcze tych pomordowanych i przed wojną, i po wojnie, i co dzisiaj się dzieje, także moglibyśmy tutaj jeszcze tablic dołączyć. Tych, którzy zostali zamordowani w ramach tej fałszywej pandemii, za te wszystkie ofiary zbrodni, eksperymentów pseudomedycznych na narodach świata i Polski, na polskim narodzie. Moglibyśmy dołączyć ofiarom między innymi prywatyzacji, ilu Polaków się powiesiło, ile popełniło samobójstwa za tą transformację ustrojową, za te kredyty, których nie mogli spłacić, bo zostały zniszczone im miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Także można by było wymieniać bez końca. A tu przyjeżdżają szubrawcy z rządu, którzy udają szczerych katolików, że tylko precz z komuną, że tamci byli gorsi od nich. Nieprawda, jest to kontynuacja, bo często tylko pozmieniali szyldy. Jest ciągłość okupacji Polski i tu nie ma dwóch zdań. No nic, mam nadzieję, nie, żyję tą nadzieją, że i tak do Pana Boga należy ostatnie król słowo. Odzyskamy niepodległość, pełną suwerenność. Tak. Że prawo Boże będzie nasz wprowadzone. Bóg zrobi porządek z nimi. Znaczy, wszystkimi. My mamy współpracować z łaską Bożą, nie zwalamy na Pana Boga. No pracujemy. Sobie, że Pan Bóg nam ojczyznę odzyska. Pracujemy. Panie Boże, Paneczko, pracujemy, walczymy na każdym, tak, na każdym pracujemy, froncie. Właśnie. Nie tylko modlimy się. Nie, nie, nie. Jak ktoś nic nie potrafi, no to niech się modli. No bardzo proszę. My mamy dużo zajęć w ciągu dnia. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Amen. Za Twoją wiarę, za miłość do Polaków, do Polski. Stawiaj się tam za nami. U naszego króla. Żeby się nie powtórzyła historia, żeby nasi księży nie mordowali. Polakowi księdzu prałatowi Teofilowi Bugulskiemu. Księdza Jerzego przeżył tylko 3 lata, ale to był prawdziwy, tak jak ojciec, kapłan, patriota. On politycznie się orientował, że kto tu przychodzi, ilu faryzeuszy tu do kościoła udają przyjaciół księdza Jerzego. On go chronił. Między innymi domagał się chyba od wtedy prymasa Glempa, żeby wysłał księdza Jerzego za granicę na stypendium, na studia do Rzymu, dla bezpieczeństwa, żeby go ochronić, bo mieli świadomość, że Służba Bezpieczeństwa za nim chodzi, że mogą mu krzywdę zrobić. No niestety. A wiemy, że w ambasadzie amerykańskiej Glemp, jak był, wiedział, że ma dojść do zabójstwa księdza Jerzego. Tam to się odbywało, decyzje tam zapadały. Także Panie Jezu, daj nam więcej świadomych kapłanów, mądrych ojców takich, nie karierowiczów, nie urzędników kościelnych, nie urzędników, daj nam takich ojców. Znałem tutaj niedaleko stąd księdza prałata Jankowskiego jeszcze, Teofila Jankowskiego, wspaniały kapłan, jak ojciec, z Wrociszewa, opiekował się grobem rodziców księdza prymasa Wyszyńskiego. Z Wrociszewa, a pracował później na Wawrzyszewie i tam dokonał żywota. Wspaniały, jak ojciec. On mi dawał wiele do myślenia. Na przykład mnie spytał, dlaczego się nie mówi o dziadkach Jana Pawła II. Taka zagadka. Odsyłam bardziej wnikliwy do tematu. Róbuj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Amen. Przepraszam Pana Jezusa za to. Odmawiamy różaniec, tajemnice bolesne. I przepraszamy Pana Jezusa. Przepraszamy Pana Jezusa. Przepraszamy, że biczujemy Pana Jezusa tak jak ci oprawcy naszymi grzechami. Tym, co najczęściej robimy. Grzech zaniechania, zaniedbania. Że inni za nas robią, albo Pan Bóg za nas robi. Wystarczy, że się pomodlę. Przepraszamy Cię, Panie Jezusa. Panie Jezusa, grzech bierności. Naród ginie, Polska ginie.
jesteśmy rozkradani, a my się pomodlimy, albo przed telewizorkiem się, przed komputerkiem się pomądrzymy, przy telefonie komórkowym. I nic więcej. Grzech zaniechania. A naród ginie. A my mamy walczyć, pracować i modlić się. Przepraszamy Cię za te Przepraszamy grzechy, Cię, Panie, zwłaszcza ten grzech bierności w naszym narodzie. Przepraszamy Cię, Panie. Zaliczymy, że inni to. Putin za nas porządek zrobi w Polsce. Tak wygląda, że niektórzy czekają, że zrobi ktoś za nas porządek, bo na pewno nie żaden Biden, nie żadna Ameryka, ani na pewno nie Ukraińcy. Ukraińcy mogą nas tylko okraść. Tak, i coś jeszcze. Panie Jezu. Oby nie. Liczymy na Ciebie, ale powiedz nam, co mamy Panie każdego Jezu, dnia. Ratuj nas, czyni. Poginiemy. Amen. Amen. 13 marca 2023 rok. Jesteśmy w parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu i przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, który tutaj jest napisane, że został zamordowany 19 października, ale tak naprawdę to był zamordowany w innym terminie, prawdopodobnie tydzień później. Wrzucono jego zwłoki tydzień później do zatoki, znaczy do kanału zalewu na Włocławku, pod Włocławkiem. Kochani, ja pamiętam, jak przychodziliśmy tutaj na mszę za ojczyznę, spotykaliśmy się z księdzem Jerzym, między innymi tutaj na jego plebanii, naprzeciwko. Kiedyś opowiadał, jak wrócił z przesłuchania z Pałacu Mostowskich, kiedy mu wmawiali, że ma garsonierę na ulicy Chłodnej i ile tam materiałów antypaństwowych wyciągnęli z jego domu. On po prostu z nimi nie dyskutował, wyciągał różaniec i modlił się, kiedy oni mu te zaszuty przedstawiali. Tu z tego okna na wprost, kiedyś tu był sklep chemiczny z farbami, a na górze Służba Bezpieczeństwa miała ustawioną kamerę z teleobiektywem i filmowali to wejście na plebanię. Ksiądz Jerzy nam o tym powiedział, że wychodząc z plebanii, żebyśmy nie patrzyli w tę stronę, tylko spuszczali głowę niżej, jeśli nie chcemy być notowani, żebyśmy nie mieli kłopotów. Ksiądz Jerzy był takim, można powiedzieć, prostym kapłanem, ale szczerym. On się nie zna w ogóle na polityce. Jego wykreowali ci wrogowie nasi na przywódcę robotników i zrobili z niego ofiarę całopalną, takiego kozła ofiarnego, bo była potrzebna jakaś ofiara, żeby ruszyć ludzi, żeby przyspieszyć okrągły stół, między innymi. 84 rok, przypomnę, bo było za spokojnie. Zamordowano w okolicach okrągłego stołu jeszcze trzech innych kapłanów. Księdza Zycha, księdza Suchowolca i księdza Niedzielaka na Powązkach. Ksiądz Jerzy był tym pierwszym kapłanem, którego zlikwidowano, zamordowano, i to ksiądz męczeńską śmiercią został zamordowany, męczeńską śmierć poniósł. Natomiast trzeba było poznać jego otoczenie, kto tutaj bywał. Kochani, tutaj Kuronia widziałem, Michnika, Geremka, Wałęsę, wszyscy ci świętobliwi ludzie, że tak powiem, uwiarygadniali się na tym kościele, na księdzu Jerzym, na tych mszach za ojczyznę, stacje telewizyjne amerykańskie, brytyjskie, francuskie, niemieckie, jak oni podgrzewali atmosferę, żeby się krew lała tylko w Polsce. Pani, a tak na dobrą sprawę wystarczyłoby wrócić do prawa Bożego i nie pozwolić sobie rozkraść Polski, bo oni pod szyldem pięknej Solidarności taką wolność nam dali, że teraz Polacy chodzą po śmietnikach, nie mają swoich zakładów pracy. Dziękuję za tę wolność. A tutaj mamy hotel wybudowany i restauracja Amicus. No kochani, no ja rozumiem, dom pielgrzyma, ale hotel to już jest wejście komercji do kościoła. Chyba nie o to chodzi, żeby w kościele robić biznes. Jeśli dom pielgrzyma, no to dom pielgrzyma. I właśnie, żeby tych biednych przyjmować, ale jak mnie nie stać na pokój, no to gdzie pójdę? Do parku spać chyba, tak? W naszym przypadku. Wola Twoja, Panie. Dużo tu dobrego się działo, bo przychodzili ludzie naprawdę z wiarą, ale przychodzili tacy, którzy chcieli tu karierę robić i na szopki. I jak się skończyły się transmisje mszy świętej, nie było już kamer telewizyjnych, to już coraz mniej tych ludzi przychodziło tutaj. Taka ciekawa wiara, kochani. I tak bywa.
No i gdzie są ci gorliwi Polacy, żeby bronić polskich zakładów pracy? Nie ma. Rozkradli nas. Dziękuję bardzo za taką solidarność. Solidarność w złodziejstwie. Nie wolno, nie możemy być bierni. Pani, nie po to ksiądz Jerzy został zamordowany, żeby to wszystko oddać im za bezcen. I przychodzą ci, uwiarygadniają się nadal. Kiedyś proboszczowi tutaj, który nastał po księdzu Teofilu Boguckim, który jako jedyny był świadomy, wiedział, co się dzieje tutaj, kim są ci ludzie otaczający księdza Jerzego, kim jest pan Szaniawski, Klemens, mówię, Szaniawski i paru innych tutaj, którzy się kręcili koło księdza Jerzego. On wiedział, kim oni są. O, ksiądz Teofil Bogucki chronił na swój sposób, jak mógł, księdza Jerzego, ale no nie mógł wiele rzeczy się działo poza jego świadomością. Natomiast uczyniono z tego kościoła element walki z systemem, ale także i z polskością. Tu się uwiarygodnili szubrawcy i tyle. Uważajmy na nich. My mamy po owocach poznawać, kim są i co robią. Gdzie jest Huta Warszawa? Kochani, w czyich łapach? Za przeproszenie, mówię łapach, bo to są brudne, złodziejskie łapy. Huta i inne zakłady, choćby tu z Warszawy, powinny być w polskich rękach. Ich nie ma. A tu przychodzili nam przez ojczyznę ci, którzy później ten majątek rozkradali. Także nie mogę się z tym zgodzić. Tutaj pięknie pomodlimy się, pośpiewamy, powzruszamy, ale nasz majątek, nasza praca poszła na marne. A ludzie rozgonieni, począwszy od stanu wojennego po całym świecie. Także, kochani, my mamy budować solidarność, czyli jeden z drugim, nie przeciwko drugiemu, ale w dobru, żeby dobro z tego wynikło. Wielu chłopaków zapłaciło to zdrowiem, życiem, przepłaciło napuszczanie na siebie. Bij komucha, bij solidarucha i to Zachód nas tak podpuszczał. Taki Majdan, tylko polski Majdan. A teraz na Ukrainie to robią. Okradają Ukrainę i mówią, że to wszystko Ruscy. Ruscy winni. Przypomnę, kto Majdan tam zorganizował. A u nas to zorganizował w Gdańsku. Strajki. Jak można strajkować i likwidować swój potencjał? Strajk przynosi ruinę gospodarce. No to jak może Polak swoją własną gospodarkę zrujnować? Tak jakby chłop niszczył swoje gospodarstwo. Rozwalał oborę, stajnie, no... Chlewnie. Wszystko by niszczył, sprzedawał na wódkę. No i tak to wyglądało. Obłęd. No bo kto nam da? Wujek z Ameryki? Nie, wszystko musimy mieć wypracowane, ale to mieliśmy wypracowane. Ale między innymi poprzez strajki rujnowaliśmy gospodarkę. I precz z komuną, tak? Bo to komuna. To, co zbudowaliśmy, to komuna, tak? Absurd, głupota, no. Trzeba było zniszczyć Cegielskiego, Waryńskiego, banki, huty, stocznie, bo to komunistyczne, tak? Absurd. Kochani, zacznijmy myśleć. Nie dajmy się nabierać na piękne hasła. Z Bogiem. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Amen.